Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie coś bardzo luźnego, a będą to zakupy kosmetyczne, zakupy z ostatnich miesięcy. Takie filmy nie pojawiają się często na moim kanale, ale jak coś uzbieram i akurat nadejdzie taka okazja, to czemu nie? Czasem takie filmy mogą wydawać się nieprzydatne, bo takie, wiecie, pokazywanie tylko co się kupiło jest trochę dziwne, ale dla mnie to jest taka możliwość pokazania Wam, co nowego pojawiło się w mojej łazience, w mojej kosmetyczce i jeżeli chcielibyście recenzję czegoś, test na żywo, posłuchać moje opinie, to od razu możecie dać mi znać w wiadomości prywatnej na Instagramie bądź w komentarzach tutaj i od razu wiem, co Was interesuje. Zacznę chyba od najciekawszej nowości. Jak oglądaliście mój ostatni film z nowościami kosmetycznymi, z przeglądem nowości kosmetycznych, to na pewno słyszeliście moją historię, jak zamawiałam produkty marki Fenty Skin, bo właśnie o nich tutaj mowa. I tam miałam problem z tym zamówieniem, nie wiedziałam, czy ta paczka do mnie dojdzie, więc melduję, że dotarła wszystkie trzy produkty. Zamówiłam wszystkie trzy, które zostały wypuszczone na rynek, ponieważ była wtedy jakaś promocja, że jak kupi się cały zestaw, to one wychodzą dość sporo taniej. Miałam bezpłatną wysyłkę też do Malezji, ponieważ od jakiegoś progu była międzynarodowa wysyłka bezpłatna, więc testuję te produkty już około tygodnia. Póki co to, co mogę Wam powiedzieć, to to, że pomimo tego, że produkty są perfumowane, mają zapach, to nie pojawiło się na mojej skórze absolutnie żadne podrażnienie, uczulenie, więc z tego powodu bardzo, ale to bardzo się cieszę. Dajcie mi tak 4-6 tygodni minimum, żebym mogła je dokładnie przetestować, bo wtedy tak naprawdę można dać jakąś swoją taką konkretną, całościową opinię, a póki co pierwsze wrażenia są w porządku. No dla mnie ważniejsze jest to, żeby nie było żadnej reakcji alergicznej, żeby skóra nie szczypała, nie piekła i póki co wszystko jest ok. A no i może tylko Wam szybko dodam, jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tych produktach, w skład takiego zestawu i w ogóle produkty, które zostały wypuszczone, to cleanser, można nim zmywać makijaż, jak i używać do drugiego oczyszczania bądź oczyszczania porannego. Ja używam tylko do oczyszczania porannego bądź do drugiego oczyszczania. Makijaż zmywam, wolę zmywać olejkami, balsamami do demakijażu. Jest produkt o nazwie Fat Water, ponieważ jak się przyjrzycie, to jest właśnie dokładnie taka gęsta, gruba woda. Fat Water, nie jest to ani tonik, ani serum, coś pomiędzy. Można, myślę, zaliczyć ten produkt do esencji. I na końcu mamy krem nawilżający dodatkowo z filtrem SPF 30. Dajcie mi znać, czy jesteście ciekawi tych produktów. Ja szczerze Wam powiem, byłam bardzo ciekawa, dlatego też je zamówiłam. Po prostu zjadała mnie ciekawość. Opowiadałam Wam też o tym właśnie w tym przeglądzie nowości kosmetycznych, że być może moja pielęgnacja już jest kompletna i w jej skład wchodzą konkretne składniki aktywne, ale ponieważ uwielbiam markę Fenty Beauty, jeżeli chodzi o makijaż, to no, nie mogłam się powstrzymać i próbuję. Kontynuując pielęgnację, pokażę Wam krem, nowy krem ze SPF-em, który pojawił się na rynku azjatyckim. Jest on z marki Garnier, bardzo niedroga sprawa, na złotówki wychodzi około 29 zł. I to jest Garnier Super UV Spot Proof Sunscreen SPF 50+, PA 4+, czyli najwyższa ochrona, zarówno jeżeli chodzi o ochronę UVA, jak i UVB. Ja mam przebitkę, jak testowałam ten krem po raz pierwszy i nagrałam Wam, jak wygląda na twarzy bez żadnego makijażu. I to, co możecie zobaczyć, super jest w nim to, że zupełnie skóry nie bieli. Dodatkowo, składowo, rewelacja, ponieważ tutaj pojawia się również niacynamid, pojawia się kwas salicylowy, więc dla skóry trądzikowej, skłonnej do niedoskonałości, super sprawa, zarówno niacynamid, jak i kwas salicylowy. I tutaj też jest napisane, że on zawiera technologię Spot Proof i to oznacza, że ma dostać się we wszystkie miejsca, we wszystkie zakamarki, żaden obszar na twarzy ma być niepominięty. Oczywiście to też zależy od tego, jak my nałożymy ten krem, no ale fajnie, że o coś takiego zadbali. Aha, bo powiedziałam o kwasie salicylowym, niacynamidzie, a najważniejsze jest to, że to jest produkt z serii z witaminą C i tutaj znajdziecie oczywiście w składzie witaminę C. Ja z tej serii miałam serum, które bardzo dobrze mi się sprawdzało i właśnie w skład tego serum również wchodzi kwas salicylowy, co jest bardzo fajnym, takim unikatowym połączeniem, jeżeli chodzi o witaminę C. Te produkty, cała ta linia mają zapach taki
taki cytrusowy, mandarynkowy, mający przypominać nam właśnie cytrusy, witaminę C i tego typu historie, więc znowu skóry bardzo wrażliwe muszą uważać. Ciężko mi powiedzieć, czy ten produkt, ta linia będzie się pojawiać na innych rynkach, ale jako taką ciekawostkę Wam pokazuję. I w mojej pielęgnacji pojawił się też nowy produkt z retinolem, natomiast ja jeszcze kończę moje produkty z Aven z retinalem, które w tym momencie używam. W kolejce będę miała jeszcze miniatury produktu Sunday Riley A+ do przetestowania, a ten pójdzie chyba dopiero na końcu, no chyba, że wskoczy przed Sunday Riley, zobaczymy. Bardzo chciałam go już dawno przetestować, ponieważ kiedyś oglądałam live'a na Instagramie z bodajże biotechnologiem marki Olej, albo z kimś po prostu, sorry, nie pamiętam dokładnie, ale z kimś odpowiadającym za tworzenie tych produktów od takiej strony bardziej naukowej, laboratoryjnej i tak dalej. I to jest nowa, najnowsza linia w ogóle marki Olej. W jej skład wchodzi serum, krem, krem pod oczy. Co ciekawe, ponieważ wszystkie produkty zawierają w sobie retinol i ogólnie retinoidy, to nie jest zalecane, aby używać te produkty jednocześnie w jednej rutynie pielęgnacyjnej, czyli po prostu łącząc krem i serum. Jeżeli chcemy mieć obydwa te produkty, to stosujemy je na zmianę. W jedną noc serum, w inną noc krem. Krem pod oczy można parować bez problemu. To, co jest ciekawe, to to, że oprócz retinoidów znajdziemy tutaj również witaminę B3, czyli niacinamid, a retinol, retinoidy z niacinamidem parują się fantastycznie. Jakie retinoidy tutaj zostały zawarte, to jest coś, co oni nazywają Retinol 24 Kompleks i to jest taki stworzony przez markę Olej kompleks retinolu ze składnikiem o nazwie Retinyl Propionate, nie Retinyl Palmitate, tylko Retinyl Propionate. Retinyl Palmitate jest bardziej znany, natomiast obydwa są to estry retinolu. Zarówno Retinyl Palmitate, jak Retinyl Propionate są to estry, są to najłagodniejsze formy retinoidów używanych w kosmetologii. Najmniej potencjalnie drażniące, ale też najmniej skuteczne. Natomiast jeżeli chodzi o estry, to właśnie Retinyl Propionate jest uważany za najskuteczniejszy mimo wszystko i właśnie w połączeniu tutaj z retinolem ma dawać bardzo fajne rezultaty. Nie zapoznawałam się z ich konkretnymi badaniami, nawet nie wiem, czy są one tak ogólnie dostępne, natomiast oni mówią o tym, że porównali składowo ich produkt, to serum z innymi popularnymi, dostępnymi na rynku produktami z retinolem i ich produkt ma być aż 5 razy bardziej skuteczny. Czy tak jest? Nie wiem. Oczywiście jak będę testować, to będę dawać Wam znać, jak on się ma w porównaniu do innych produktów z retinoidami, które do tej pory stosowałam. Natomiast jestem bardzo ciekawa, ponieważ jest to taki produkt z drogerii. Nie jest najtańszy jak na produkt drogeryjny, no ale mimo wszystko jest to produkt drogeryjny. I też co jest tutaj fantastyczną sprawą, to to, że jest to produkt zupełnie bezzapachowy. Jeżeli weźmiecie pod uwagę pielęgnację i taką pielęgnację dostępną w drogerii, to myślę, że tak w 70% są to produkty perfumowane z dodatkiem zapachów, czy to syntetycznych, czy to naturalnych olejów eterycznych. Natomiast mimo wszystko najczęściej ten zapach jednak się pojawia. Tutaj mamy produkt bez żadnych sztucznych barwników i produkt bezzapachowy i to samo jest w przypadku kremu z retinolem, tak samo. Jeżeli jesteśmy przy pielęgnacji skóry, to nie mogę wspomnieć o moim najnowszym dobytku i nie jest to stricte kosmetyk, ale jest to książka Caroline Hirons Skincare The Ultimate No-Nonsense Guide. Jestem przeszczęśliwa, ponieważ Caroline jest jedną z moich ulubionych osób w ogóle w świecie internetu i jest osobą odpowiedzialną za to, że tak bardzo interesuje się pielęgnacją skóry i ogólnie z zagadnieniami związanymi ze skórą. To ona już, myślę, że około 10 lat temu totalnie obudziła we mnie taką pasję do tego tematu. Ja śledzę jej bloga, tak jak mówię, jakieś myślę, że już spokojnie 10 lat, dużo wcześniej, zanim było na YouTubie, Instagramie. Przeczytałam chyba wszystkie jej posty, a na pewno wszystkie te z kategorii cheat sheets i bardzo jej polecam, jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z pielęgnacją.
chcielibyście bardziej zgłębić temat, dowiedzieć się co i jak, kiedy, w jakiej kolejności, co zrobić w takim przypadku itd., itd. Bardzo konkretnie wszystko tam jest opisane. Oczywiście jest to w języku angielskim, więc no, na to trzeba zwrócić uwagę. Nie mogłam nie wesprzeć swojej ulubionej skinfluencerki, jeżeli tak ją można nazwać, bo Caroline też jest beauty therapist i zanim stała się tak popularna, teraz już nie wykonuje tego zawodu, pracowała normalnie na twarzach, wykonując zabiegi kosmetyczne, więc bardzo się cieszę. Zobaczymy, czy dowiem się coś nowego, czy czytając jej bloga regularnie, wiem już wszystko, posiadam całą jej wiedzę. No myślę, że może jeszcze dowiem się jakichś dodatkowych rzeczy, ale faktycznie spotkałam się z opinią, że jeżeli ktoś śledzi Caroline i zna ją i stosuje się do jej wskazówek, to pewnie nic nowego już tutaj nie znajdzie, ale jest takie kompendium wiedzy, coś od czego można zacząć, jeżeli nie chce wam się, wiecie, przeglądać wszystkich postów na blogu od początku i tak dalej, bądź wolicie mieć fizyczną książkę. Ja właśnie chciałam mieć coś takiego w formie fizycznej, namacalnej. I no tak jak mówię, chciałam wesprzeć Caroline, chociaż bez mojej pomocy i tak osiągnęła ta książka ogromny sukces w Wielkiej Brytanii i jest to w tym momencie już książka numer jeden, jaka kiedykolwiek powstała właśnie w UK, jeżeli chodzi o tematy związane z pielęgnacją skóry, więc gratulacje! I też jeżeli mówimy o pielęgnacji, ale tym razem pielęgnacja włosów, dawno nic o tematyce włosowej nie było. Słuchajcie, zupełnie przez przypadek kupiłam odżywkę OGX, czyli jest to marka Organics, chyba tak to się nazywa. Jest to Hydrate Plus Marula Oil odżywka. Cały czas mi się wydaje, że to jest olej monoi, ale to jest olej marula. To, co muszę przede wszystkim powiedzieć, pokazywałam wam już ją na Instagramie, to jest jej zapach. Słuchajcie, jeżeli przez COVID nie mogliście się wybrać na wakacje, chcecie poczuć tropikalne klimaty, kokos, plaże, zapach troszeczkę olejku do opalania, no ten zapach przenosi mnie właśnie w świat tropikalnych wakacji, ale też takich wakacji w jakimś luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu, bo ten zapach po prostu jest jak luksusowe, tropikalne wakacje pod palmą, powtarzam się, ale nawet dla tego zapachu musicie przetestować. Nie miałam odżywki, sorry, kapie ze mnie, bo wzięłam ją spod prysznica. Nie mam szamponu, bo teraz używam innych szamponów właśnie. Jest to taka odżywka humektantowo-proteinowo-emolientowa, ponieważ pojawiają się tutaj składniki ze wszystkich tych trzech kategorii. Sprawdza się świetnie, przepięknie, wygładza moje wysokoporowate włosy, ładnie nawilża, ale nie obciąża, więc póki co jestem bardzo zadowolona i nie ukrywam, że kupowałabym ją nawet dla tego zapachu. Z tego co widziałam, w Polsce można ją dostać w Hebe. I ostatnią rzeczą, którą chcę wam dzisiaj pokazać, jest to moje mini zamówienie z Sephory i to jest tak naprawdę jeden produkt plus gratis do zakupów, ponieważ tutaj w Sephorze w Malezji jest trochę inny system, zbiera się punkty i je się potem wymienia na mini produkty itd., itd. I powodem zrobienia tego zamówienia był jeden z najnowszych produktów marki Becca. Jest to Light Gleam Primer and Topper Liquid Eye Shadow. To jest produkt bardzo ciekawy. Muszę wam powiedzieć, że skusiły mnie bardzo takie kwestie marketingowe, wizualowe, które widziałam w internecie. Jest to po prostu cień w kremie, ale podwójny. Są tutaj dwa odcienie. Jeden matowy, który może być używany jako baza, plus jeden połyskujący i je można używać oddzielnie, jak chcecie mieć tylko błysk, bądź tylko mat, bądź stosując je jednocześnie, najpierw bazę, potem kolor. Gama kolorystyczna w tej linii jest fantastyczna, ponieważ znajdziecie tam i odcienie neutralne, lekko różowe, ale i też bardzo ciekawe zestawienia kolorystyczne, takie bardzo, wydaje mi się, nowoczesne, modern, na topie. Nie są takie bardzo oczywiste kolory, tylko bardzo ciekawe połączenia i to mnie właśnie skusiło. Ja zdecydowałam się na takie duo z oliwkową, matową zielenią plus ten duochrom, to jest taki różowo-zielony. Chyba tak to mogę nazwać, nie wiem, jak widzicie to jakieś inne kolory, to
dajcie mi znać. Bardzo jestem go ciekawa i na pewno pojawi się u mnie niedługo czat make-up, test nowości kosmetycznych, coś takiego myślę przygotujemy z kilkoma nowościami i on będzie jedną z gwiazd w tym filmie na pewno. Teraz zauważyłam, że chyba miałam kropelkę wody z minimalną ilością odżywki z tej odżywki OGX, więc super, dzięki, że mi powiedzieliście. Jeżeli chodzi o miniatury, to wymieniłam swoje punkty na mini CC Cremzy Cosmetics w odcieniu Light. To jest mój ulubiony kolor z tego produktu. No i też jeden z moich ulubionych kremów koloryzujących z bardzo dużym kryciem. To już jest takie krycie konkretne. Czaję się, cały czas chodzę koło tego CC kremu, ale w wersji matowej. Niestety nie mieli wersji matowej do wymienienia za punkty, a szkoda, bo strasznie chciałabym go przetestować, ale właśnie nie chcę kupować pełnego opakowania. Zobaczymy. I drugim produktem jest spray z marki This Works i jest to Love Sleep Pillow Spray. Ja zawsze chciałam przetestować ten produkt. Często wspominam Wam o tym, że mam nieco problemy ze spaniem i niestety znów one do mnie ostatnio wróciły. Męczę się strasznie, a słyszałam właśnie dużo dobrego o tym produkcie. Co prawda o tym w wersji oryginalnej, który ma zapach taki lawendowy i jest chyba bardziej w takim fioletowym albo niebieskim opakowaniu, to znaczy te napisy ma w takim kolorze. Ten jest czerwony i to jest właśnie nie Sleep Pillow Spray, tylko Love Sleep Pillow Spray, więc jeszcze go nie testowałam, nie wiem jaki ma zapach, nie wiem jakie ma działanie. Mam nadzieję, że będzie trochę działał odprężająco, uspokajająco i będzie pomagał mi zasnąć. No tak jak mówię, jestem bardzo ciekawa, bo dużo dobrego słyszałam o tej serii. Jeżeli chcielibyście zobaczyć moje relacje z wyjazdów i podróży po Malezji, to zapraszam Was do śledzenia mnie na Instagramie, tam regularnie wrzucam jakieś rzeczy, nie tylko kosmetyczne, chociaż i tego jest tam sporo, ale właśnie z jakichś ciekawostek z Malezji, podróży, trochę gotowania i tak dalej. Więc zapraszam Was i tam. A na dziś to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!